Przystanek Kraków. Witam się z Wami Weronika Stanuch, Natalia Rozpont i Karolina Sajdak. Ostatnio miałyśmy przyjemność spędzić trochę czasu w stowarzyszeniu Dać Szansę, które ma swoją siedzibę w Wadowicach. I dlatego przedstawimy Wam, jak wygląda praca od podszewki w takiej organizacji. Jak wiele trudu pracownicy wkładają w swoją pracę. Jak wszyscy doskonale wiemy, początki zawsze bywają trudne. Nie inaczej było w przypadku Wadowickiego Stowarzyszenia. A o tych trudnych początkach opowie nam sama pani prezes. Powiedzą nam coś pani o jakby początkach tej placówki, o jej historii. Jak nasi synowie, którzy mają w tej chwili 24 lata, spotkałyśmy się na takich spotkaniach, które organizował Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, gdzie również kilku rodziców w podobnej sytuacji, mający dzieci z zespołem Downa, podjęło taką inicjatywę, aby po prostu utworzyć stowarzyszenie, które zajęłoby się prowadzeniem zajęć i wsparciem dla osób niepełnosprawnych. Natomiast początki były bardzo trudne, a głównie polegały one na brak miejsca, lokalu do prowadzenia zajęć z dziećmi, a także problemem było pozyskanie środków finansowych na prowadzenie tej działalności. Z upływem lat udało się pozyskać jakieś środki na prowadzenie działalności i między innymi na utworzenie tak zwanego punktu informacyjno-doradczego dla rodziców dzieci niepełnosprawnych i stopniowo ta nasza działalność zaczęła się poszerzać. Zakładając ośrodek rewalidacyjny, dla nas ważną sprawą była właśnie pomoc udzielana matkom, które na co dzień zajmują się dzieckiem głęboko upośledzonym. Przy stowarzyszeniu powstała również spółdzielnia socjalna, która zatrudnia osoby niepełnosprawne. Ważnym jest, żeby im to umożliwić i też stworzyć odpowiednie warunki, które by podchodziły do takiego pracownika w sposób indywidualny. Mieć na uwadze jego ograniczenia, ale mieć też na uwadze jego możliwości. A czy są w ogóle w stanie panie powiedzieć, jak osoby z zewnątrz mogą pomóc w funkcjonowaniu i rozwoju takiej placówki? Ja myślę, że to, co ludzie robią, to są dobre rzeczy. Przekazywanie 1% podatku, darowizny. My spotykamy się tu z dużą ilością osób życzliwych, którzy czy z okazji świąt, czy z okazji Dnia Dziecka, a to koperta i proszę to przekazać na cele statutowe, a to jakieś słodycze, a to jakieś pomoce edukacyjne, więc naprawdę widzimy, jest to zaangażowanie, że są ludzie empatyczni, którzy widzą naszą dobrą pracę i po prostu nam pomagają. Ponieważ też ja się często tym zajmuję, nawet nie wiecie, jakie to jest przyjemne, jak na przykład przed świętami Bożego Narodzenia otrzymuję telefon, że jest grono przyjaciół, którzy chcą zrobić dla nas zakupy w sklepie specjalistycznym z pomocami i chcą nam przekazać pomocy dla naszych dzieci. Jest to naprawdę bardzo fajne inicjatywy. Czasem też w szkołach dzieci robią zbiórki pomocy, takich jak najprostsze rzeczy, kleje, pisaki, papier kolorowy. Także naprawdę my bardzo chętnie przyjmujemy wszelkiego rodzaju darowizny, ponieważ wiemy, że one są dla nas zawsze potrzebne. No musimy tu jeszcze powiedzieć o akcji młodych małżeństw. Tak, to jest bardzo fajna inicjatywa, kiedy po prostu osoby zawierają związki małżeńskie i zamiast kwiatów na ślub, to jest nasza puszka, nasza wizytówka i jest zbiórka na właśnie stowarzyszenie Dać Szansę. Wracając jeszcze do podopiecznych, czy w ramach różnych programów oferowanych w stowarzyszeniu biorą udział w jakichś zajęciach sportowych? Mamy dobre zawody sportowe, jeśli chodzi o galę pływacką. Nasi pływacy to naprawdę mają już osiągnięcia na skalę krajową. Także jesteśmy z tego bardzo dumni. Jeżeli chodzi o stowarzyszenie, to tu nie mamy sekcji sportowych, takich typowo nastawionych na osiągnięcie sukcesu zawodowego, bo my głównie zajmujemy się rehabilitacją takich dzieci. Przystanek Kraków. Poznałyśmy już historię stowarzyszenia. Teraz przybliżymy Wam, jak wygląda praca osób tam zatrudnionych i jak zmieniło się ich podejście do życia. Jestem tu od samego początku. Jestem rehabilitantem, ale pracowałam przedtem w ogóle z dorosłymi w przychodni tutaj w Wadowicach. I jak urodziłam moją Kasię, trzeba było się przekwalifikować i coś pomyśleć, żeby pomóc swojemu dziecku i pomóc innym dzieciom. A jak w ogóle pani pomogło to stowarzyszenie i pani dziecku? Ho! Czy da się to w ogóle określić jakoś? Pomogło mi o tyle, że z każdym problemem było się gdzie udać. Mieliśmy
tutaj różnych fachowców, którzy też mojej Kasce pomogli, mojej córce. Jak urodziłam moją Kasię, nie było tu nic, więc jeździliśmy do Krakowa, do takiego stowarzyszenia, no ale tam trzeba było dojechać, więc jakoś żeśmy sobie tutaj wzięły i wymyśliły, że coś trzeba zrobić. Moja Kasia ma już 24 lata. Także cały czas bazuję tutaj, ja nie muszę nigdzie jeździć, wyszukiwać specjalistów, nie muszę, prawnie tak samo są różni specjaliści, którzy tutaj mi pomogą, także ja bazuję tutaj na tym stowarzyszeniu cały czas, jako mama już dorosłej pannicy. No i bardzo dobrze, że Kasia, która skończyła już te 18 lat i mogła dalej tutaj, że to stowarzyszenie się tak rozrosło i że przyjmuje też dorosłe osoby, że możemy dalej tutaj być. Czy zauważalne postępy dają Pani tak satysfakcję? Pracowałam z dorosłymi osobami. Też była fajna praca, ale to nie ma takich zauważalnych efektów i dziecko prawdę Ci powie. Także dużo lepiej się z dziećmi pracuje i jeżeli są efekty, to się cieszy rodzic, cieszy się terapeuta i, no i to dziecko widać, że idzie do przodu. Naprawdę. Efekty to dodają jeszcze jakby takiego powera, że człowiek chce bardziej pracować, że człowiek chce się bardziej uczyć. Ja już mając trochę lat, dalej się uczę. Dalej jeżdżę na kursy. Dalej od kogoś, kto myślę, że jeszcze wie więcej ode mnie i tą wiedzę zbieram. A jak w ogóle Pani ocenia działalność stowarzyszenia z pozycji rodzica? Czy tak właśnie potrafi to ukierunkować, dużo pomóc? Tak, bardzo potrafi ukierunkować, bardzo potrafi pomóc. Naprawdę rodzice teraz, młodzi rodzice, którzy są obciążeni takim dzieckiem, nie mają tego dylematu, jaki myśmy miały. Po prostu nie wiedziałam, co będzie z moją Kaśką, nie wiedziałam, jak się do tego wziąć, nie wiedziałam kompletnie, co dalej, czy mi się coś należy, czy mi się nie należy. Byłam zawieszona w pustce, a tutaj rodzic naprawdę dostanie cały pakiet wiadomości. Po prostu wiemy, do jakiego lekarza posłać tego rodzica i ten rodzic naprawdę jest od samego początku zaopiekowany. Od 10 lat pracuję w zawodzie oligofrenopedagogika. No, jest to bardzo trudna praca z racji tej, że no, człowiek ma do czynienia z różnymi dziećmi. Nie ma złotego środka na każde dziecko. Trzeba znaleźć sposób, w sensie takim swój system pracy opracować, bo to nie jest tak jak w masowej szkole, że mam gotowy program, który po prostu jest dostosowany do dzieci w danym wieku. Ja mimo tego, że mam powiedzmy dzieci 5- czy 4-letnie, one czasem funkcjonują dużo niżej, więc ja ten program muszę do nich dostosować wszystkie pomoce. No, trzeba znaleźć odpowiedni środek na każde dziecko, jak do niego, że tak powiem, trafić, bo orzeczenie jest tam o potrzebie zajęć rewalidacyjnych, czy jakiejś tam potrzebie kształcenia o specjalnego, to jest jedno, a to tak naprawdę jak to dziecko odnajdzie się w grupie, na zajęciach indywidualnych, to jest druga sprawa, prawda? No, rodzice nam dają wskazówki, jak dzieci funkcjonują w domu, a my musimy tutaj zobaczyć, czy to się przekłada na naszą pracę. No i jest to praca, do której trzeba mieć powołanie, cierpliwość. Dużym utrudnieniem jest to, że bardzo dużo dzieci nie mówi, więc musimy znaleźć sposób na to, żeby się z nimi komunikować, by zaspokoić ich podstawowe potrzeby. Musimy odgadnąć, dlaczego dziecko płacze. Więc tak naprawdę te pierwsze miesiące naszej pracy z dzieckiem skupiają się przede wszystkim na tym, by poznać, jak dziecko funkcjonuje, nauczyć się je rozumieć. Czy zauważalne postępy dają Pani taką satysfakcję z wykonywanej pracy? No największą, bo no niejednokrotnie musimy na te postępy czekać czasem nawet i kilka lat. Ale jeżeli już wypracujemy coś, osiągniemy, to naprawdę jest to moment, w którym człowiek sobie mówi, że praca ma tak naprawdę sens. Ja zawsze przy zajęciach porannego kręgu zawsze dzieciom czytałam wierszyk związany z daną porą roku i pamiętam jak dzisiaj zadałam sobie rano pytanie i powiedziałam to do mojej pomocy, która była ze mną na sali, że zastanawiam się, czy to ma sens, czy po prostu te dzieci tak naprawdę rozumieją to, co ja do nich mówię i czy tak naprawdę to do nich dociera, czy to są dla nich takie suche informacje. Dla nas jesień to jesień, a czy oni wiedzą, o co chodzi, czy cokolwiek są w stanie z tego zapamiętać. I w tym dniu
przy zajęciach mój Krzysiu z grupy powiedział mi ten wierszyk cały z pamięci. W momencie, w którym ja zaczęłam jesienią, a on cztery zwrotki tego wiersza powiedział. Więc ja wtedy biegałam po całym ośrodku z Krzysiem do wszystkich sal, żeby powiedzieć, że Krzysiu się nauczył. Nauczył się tego ze słuchu. Dziecko, które ma niepełnosprawność intelektualną w stopniu umiarkowanym, potrafił się tego nauczyć ze słuchu, czyli dał odpowiedź, że to ma sens. Jak w ogóle poprzez tą pracę zmieniło się Pani podejście do życia? Czy zauważa Pani takie właśnie małe rzeczy? Powiem tak. Człowiek, dopóki nie zaczął pracować z dziećmi niepełnosprawnymi, nie zdawał sobie sprawy tak naprawdę, co posiada. To, że my jesteśmy zdrowi, potrafimy zaspokoić swoje podstawowe potrzeby fizjologiczne, potrafimy powiedzieć komuś o tym, czy nas coś boli, czy mamy na coś ochotę. Dla nas to jest takie normalne, prawda? Idę, nie wiem, do sklepu, czy mówię mamie, że tam mnie coś boli, coś mi dolega. Człowiek sobie nie zdawał sprawy z tego, że to ma tak naprawdę taki dar, że może to przekazać. To, co my mamy najcenniejszego w życiu, to jest zdrowie i to, jak my jako kobiety mamy dar urodzenia zdrowego dziecka, nie ma nic cenniejszego. Naprawdę. Praca bardzo wpływa na nasze życie. Przystanek Kraków. Znamy już punkt widzenia założycieli i pracowników stowarzyszenia. Teraz usłyszymy, jak zmieniło się życie rodziców, od kiedy ich dzieci znalazły się pod specjalistyczną opieką. Jak Pani pomogły stowarzyszenie i Pani dziecku? Mój synek skończył we wrześniu 3 latka i miałam bardzo duży problem właśnie w porozumiewaniu się z nim, ponieważ ma opóźniony rozwój mowy. Dlatego wiedziałam, że mogę tutaj takie wsparcie po prostu otrzymać. Dlatego w pierwszej kolejności postaraliśmy się o wydanie opinii potrzeby wczesnego wspomagania. Kadrę tutaj mamy bardzo dobrze wykwalifikowaną, także wiedziałam, że jeśli uda nam się tutaj dostać, także będziemy w pełni zaopiekowani. Warto tutaj właśnie wspomnieć, że jest Pani też pracownikiem i jako pracownik, jak w ogóle Pani zmieniło się podejście do stowarzyszenia, do doceniania różnych rzeczy w życiu, bo widzi Pani tutaj naprawdę wiele dzieci z różnymi schorzeniami. Tak, jeśli chodzi o rodzaj schorzeń, to naprawdę mamy tutaj szeroki wachlarz, skupiając się na takich dzieciach jeśli mamy ośrodek rehabilitacyjno-wychowawczy, przedszkole, w Choczni, tutaj dla dzieci z autystycznych. Tutaj jeśli chodzi w ramach wczesnego wspomagania, to objęte są dzieci praktycznie od urodzenia do momentu objęcia ich obowiązkiem szkolnym, jak również podopieczni stowarzyszenia, którzy są tu przyjmowani z orzeczeniami o niepełnosprawności. Także tutaj pomoc jest skierowana w różnych aspektach. Mamy tutaj właśnie zapewnioną rehabilitację, logopedię, są zajęcia na basenie, hipoterapia. Także jest taka opieka kompleksowa. Czy stowarzyszenie zjednoczyło Panią z innymi rodzicami? Że dało jakby Pani takie poczucie, że nie jest Pani sama w tej sytuacji? To na pewno. Jest taka spójność, również nawet wymiana informacji pomiędzy rodzicami. Mamy taką jakby stworzoną, prawda, niepisaną bazę, gdzie można zaczerpnąć informacje na ten czy owy temat, ale właśnie nawet wymiana informacji między rodzicami, gdzie można się zgłosić, po jaką pomoc. Także jest to taka fajna baza do pomocy dla rodzica. Jako rodzica, który otrzymuje taką informację o dziecku niepełnosprawnym, gdzie ewentualnie można podjąć pierwsze kroki, gdzie się pokierować. Także jest to bardzo, bardzo pomocne. W czym na przykład Panią osobiście odciążyło stowarzyszenie? Ważna jest dla mnie terapia prowadzona, instruktaż, który jest wydawany później przez specjalistów, takie wskazówki, które ja sobie mogę spokojnie kontynuować te prace z Michałkiem w domu. Także to takie ukierunkowanie, wspomaganie go w tym jego rozwoju, to jest dość ważne na ten moment dla mnie, tak. Przystanek Kraków.